p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. W szkole podstawowej nr 2 w Chumniskach i szkole podstawowej nr 2 w Przysietnicy z inicjatywy burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego odbyły się wyjątkowe spotkania uczniów i nauczycieli z Norbertem Huberem, mistrzem Europy w piłce siatkowej pochodzącym z gminy Brzozów, oraz Kacprem Lachowiczem, trenerem koszykówki, realizującym projekt Mistrz w Twojej Szkole. Bardzo się cieszymy, że udało się go namówić tutaj, żeby do nas przyjechał i właśnie taki pokaz dla dzieci zrobił. Chciałbym przy okazji również podziękować jego mamie, z którą mamy kontakt, i właśnie pani Ula Dąbrowska-Huber też pomogła nam, żeby ten Norbert nasz mógł znaleźć te 5 minut i przyjechać tutaj do tego rodzinnego Podkarpacia. Korzystając z zaproszenia burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego, Norbi przyjechał do szkół w naszej gminie po to, aby podzielić się pasją, jaką ma do siatkówki. Chciał podziękować również za wsparcie, jakie mieszkańcy udzielili mu w trakcie osiągania sukcesu w tym sezonie, ale także chciałby zaszczepić w dzieciach, w naszej młodzieży, miłość, pasję do uprawiania sportu. Dzięki czemu można osiągnąć takie rzeczy, które osiągnął Pan? Bo to nie jest przypadek. Wydaje mi się, że kluczem do tego jest dążenie do wysoko postawionych celów i stawianie sobie wysoko poprzeczki i tak naprawdę sięganie wysoko w tych celach i marzeniach. Do tego potrzeba trochę szczęścia, trochę takich rzeczy, które sprzyjają i można być w tym miejscu, co jestem ja. Ważne jest, żeby dzieci zobaczyły, że nie trzeba się urodzić w wielkim ośrodku, w wielkim mieście, żeby osiągnąć wielki sukces i awans, taki jak Norbert, do Mistrzostw Europy i grać na wysokim poziomie, ale po prostu tak jak i pozostali. Można być zwykłym uczniem, a osiągnąć można również wielki sukces. To spotkanie pokazuje każdemu uczniowi, że nie należy rezygnować ze swoich marzeń, tylko każdy cel, który sobie dziecko jak gdyby wytyczy, należy konsekwentnie realizować. Projekt ma na celu pokazanie znanych osób, niekoniecznie tylko ze świata sportu, w ogóle w szerokim ujęciu inspirujących. Zależy nam na tym, żeby oni wracali do swoich szkół. Nie zawsze udaje nam się, że to jest idealnie ta szkoła, do której chodził dany mistrz, ale chodzi o to, żeby te osoby inspirujące mogły spotkać się z młodzieżą czy z danej okolicy, czy w ogóle po prostu z młodzieżą nawet w innym mieście. Kluczowe jest to, żeby pokazać ich nie tylko w kontekście sukcesów, które odnoszą, ale w kontekście drogi, jaką przechodzą. Dużo mówimy na temat upartości, kiedy nam się nie udaje, na temat wytrwałości, kiedy trzeba podjąć kolejną próbę, ale też na temat takich jakże dzisiaj aktualnych kwestii, jak szacunek do drugiego człowieka, jak umiejętność właściwego słuchania, mądrej komunikacji, też mądrego korzystania z nowoczesnych technologii, bo nie oszukujmy się, że w dzisiejszym świecie mamy możliwości ogromne, niemniej internet, tak jak daje nam możliwości, bardzo często jest po prostu źle wykorzystywany. Chcę zainspirować dzieciaki do tego, żeby korzystały z niego w mądry sposób. W tym sezonie moim celem było to, aby podczas zgrupowania reprezentacji Polski prezentować swój wysoki poziom, żeby wrócić do tego, co tak naprawdę dobrze robię i mam tego świadomość, jestem pewny siebie. Starałem się, aby na każdym treningu dawać sobie wszystko. Tak naprawdę wiedziałem, jaka jest moja rola w drużynie przed pierwszym treningiem na kadrze. Wiadomo, później pewne losy się inaczej potoczyły, ale na każdym wyjeździe starałem się, aby dawać sobie wszystko, żeby drużyna funkcjonowała tak jak wcześniej, żeby wchodząc za kolejne na boisko nie było żeby podtrzymać ten poziom i żeby drużyna tylko zyskiwała. Dobrze, powtórz pierwsza i druga. Pierwsza i druga. Dobra, to teraz kilka na moment. Zwróćcie uwagę, nie mówię nic z tym. Pierwsza, druga, pierwsza, druga, pierwsza, druga. To zawsze to samo, nie robię nic z tym, tylko po prostu robię to szybciej. Spróbuj, nie spiesz. Okej? A pamiętasz, że nie przeszedł, żeby nie przerzucać, a przekładać, i nie spiesz się. Spróbuj to powoli na razie.
Pierwsza? O, Boże, Boże, co powiedziałeś? Powiedz to kosztą. Nie dobrałem. Nie! Hej! Ale ja nie cieszę się z tego, że on w siebie nie wierzy. Ja się cieszę dlatego, że to powiedział, bo chcę, żebyście zrozumieli. Nie ma nie dam się, nie ma nie dam rady. Jest za rzadko próbuję. Możecie się podać, oczywiście, ale wiedzcie, że tak naprawdę trochę oszukujecie sam siebie. Bo jak poddajecie się, to po prostu nie zrobiliście następnej próby. Tomek, zrób to jeszcze raz jedną piłką. Hop, i druga piłka do ręki. I teraz zrób to tak wolno, puść tą, a potem tą przełóż z ręki do ręki. Hop. Gdyby Norbert nie zaczął bić braw, to nie dostałbym braw? Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Tu nie chodzi o mnie i o płonącą piłkę, tu chodzi o nawyk bycia wdzięcznym za to, że ktoś się dla ciebie stara. Hej, wasi nauczyciele, wasi rodzice codziennie się dla was starają. Tylko bardzo często spotyka ich podobna obojętność jak ta płonąca piłka. Super, widziałem, że byliście zaskoczeni. Ale gdybym to robił pierwszy raz w życiu, to powiedziałbym: Norbert, nie było braw, chyba nie ma sensu tego robić, bo w ogóle nie zareagowali, zareagowali obojętnie. I mówię wam o tym dlatego, żebyście... To nie jest najważniejsze, czy teraz będziecie bili brawo, ale wtedy, kiedy nauczyciele dla was się starają, koledzy się dla was starają, koleżanki, przede wszystkim rodzice, dawali znać: hej, dziękuję, że dla mnie to robisz. p24.pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.